Atomic Drop. I od razu atak na głowę. Co robi Benjamin? Od razu Atomic Drop i również atak na głowę. W tej chwili miało to pomóc, tylko przeszkodziło. Trochę posprzątał na ringu. Chociaż nie. Wow! Ale wspaniała sprawność. I proszę. I DDT. Sędzia już absolutnie, ale piękny clothesline, taki wyrzucający, no i proszę, a upomniał się o swoje, nie dał. HBK Joe'owi nie dał i teraz proszę bardzo. I mamy STFU, finisher, tak jest. No i proszę, w niecodziennych okolicznościach. Charlie Haas szybko poddaje się tej akcji. No tutaj spojrzenie Sieny na HBK Joe'a, no i co następna para? Trevor Murdoch i Lance Cade. Szybko wykorzystują to, że już mecz mają ze sobą. Jeden HBK i Cena atakują ich. Na ringu Murdoch kontra HBK i Lance Cade. Atomic Drop. Bardzo ładna akcja, tak, Big Boot. Sędzia nie kontroluje, nie zwróci uwagi na to, że obaj, zarówno Trevor, jak i Lance byli w ringu. Teraz klepnięcie. Drużynowa akcja dozwolona. Po ale to jest tylko zmiany. Sekunda, tak. Tu powtórka tej sytuacji. Zarówno jeden i tak ten gość ściął jeszcze nogą. Widać, że Lance Cade bardzo może być nabuzowany. Widać w nim, że aż to ciśnienie na parcie, na zdobycie pasa jest zawodnicy dominujące. Bardzo go motywuje do walki, stanowczej walki. Od swoich przeciwników widać, że HBK tutaj no, nie jest w stanie zaimponować im warunkami fizycznymi. Jego największe atuty w tej chwili są unieruchomione. No i przyłożenie. 1-2. Tam widzimy, że Cena nie może wejść w ring. Czeka na zmianę. I running clothesline. Pin. 1-2. No tu było bardzo blisko. Lance Cade tak jest bliski zdobycia pasów. I Bearhug. Czy rzuci, czy suples, czy... Ale tu na razie demonstruje swoją siłę. Próbuje połamać żebra Michaelsowi. Trzyma go. Zabrakło trochę mocno siły. HBK chyba wykorzysta to i uwolni się. Powinien tak tu uderzyć. Próbuje Irejku. Tak nie, jest, ręce miał wolne. Jeszcze raz. Uderzenia. Rozerwał ten potężny uchwyt. No prawie nokautujący łokieć. Zdołał jeszcze właśnie Lance. Ale proszę i teraz HBK. No, za wolno. Ale tak. To jest właśnie jego ogromny atut. Ta szybkość. Możliwość kopnięcia z wyskoku. Widać, że Lance Cade wybity kompletnie, tak jakby na chwilę zamroczył. Który pierwszy wróci do swojego partnera. Cade'a w tej chwili Murdoch nie zdążył. I John Cena. Tak jest. Jeszcze nie był w ringu. I clothesline. Jeszcze nie był w ringu. Odbicie od shoulder tackle. Minięty clothesline. Wyniesienie. I rzut bezpośrednio. I teraz to, na co wszyscy czekają. Can you see me? I knockout Cade'a. I po raz kolejny. Z podskoku jeszcze uderzył. Widać, że na oczy tak jest. I teraz właśnie ten... F.U. Nie. Oj. Sweet Chin Music w wykonaniu HBK'a. HBK przerywa finishera Johna Cena, jednak to ten przypina go 2-3, tak jest. Zaskoczony trochę Cena. Drugi mecz za nimi, przed nimi ostatni mecz, ostatnia walka, natomiast klatka zjeżdża w dół. Coraz niżej. Będzie ciekawie. Coraz niżej, a widzimy tutaj, że w ostatnim elemencie techniki było jakieś nieporozumienie. Look at that ominous steel cage, 15 foot high. Emocje rosną. Down over the ring right now. Kto będzie trzecim przeciwnikiem? No i zobaczymy. Jesteśmy w trakcie walki. Przeciwnikami HBK'a i Johna Cena są
Joey Mercury i Johnny Nitro, M&M, których można było zobaczyć w zeszłym tygodniu w walce single przeciwko Johnowi Sinie, kiedy to Johnny Nitro został wystawiony przez Edge'a do walki o pas. Tymczasem John Cena kontra Joey Mercury. A i teraz Cena bezpośrednio twarzą trzepnął Mercurego o klatkę. Wiemy, że miał problemy z tą twarzą. No i tutaj jakby nie ma jak wyrzucić za liny, bo liny są tuż jeszcze przed klatką. Cena zrobił bardzo sprytny ruch w tym momencie, ponieważ poleciał na klatkę ten, który miał bardzo poważną kontuzję z nosem. Joey Mercury został trafiony drabiną, która zmiażdżyła mu nos podczas gali pay-per-view. Było to bardzo nieprzyjemne, krew od razu zalała ring. Dalej, musiał następnie walczyć zobacz w masce. W tej chwili widać, że już walczy bez maski i już krwawi. Ma nową maskę. No i proszę, wyniesienie, a to już jest takie maltretowanie. A szykował się do Switching Music, tak jak to było samo to przed chwilą. Ale Cena, nie. Ale przecież nie było w tym nic złego. W końcu wygrali ten pojedynek. Ale to są jakieś takie wewnętrzne rozgrywki. Który właściwie ma zakończyć pojedynek swoją akcją techniczną? No i teraz widzimy Michaels, co sygnalizuje, że tak będzie jest Switching Music. Cena spokojnie obserwuje Switching Music. Tak jest, ale czeka już na niego, Cena jednak to zakończy. I mamy view. Jeden, dwa, trzy. Tak jest. Ale tym razem John Cena i HBK bronią pasów tag team. Pokonali trzy drużyny, z czego ostatnią walkę widzieliśmy w klatce. Oj, mimo tych nieporozumień jednak to oni zwyciężyli jako para. Ale w dalszym ciągu patrzą na siebie tak, no nie powiedziałbym, że przyjacielsko. Ale zaraz, klatka się podnosi. Tymczasem no tak, ci panowie, co już wcześniej zakończyli, chcą teraz odebrać swoje. I wszyscy ruszyli na zwycięzców. No ale proszę, jak świetnie sobie radzą. Okazuje się, że to ich zwycięstwo nie było przypadkowe. Zarówno Cena, jak i Michaels też ładnie czyszczą ring. No i proszę. Przyznam się szczerze, że nawet nie zdążyłem zauważyć, kto kiedy poleciał, jak szybko poradzili sobie z agresorami. O, i znowu co tam się szykuje, ta nóżka. A proszę, stały element. Ale John Cena zamierzył się krzesłem. Trochę zamieszania i Charlie Haas zostaje trafiony. Tymczasem HBK troszeczkę nie zdezorientowany. John Cena schodzi z ringu, udaje się w stronę rampy. Mieliśmy trochę zamieszania. Przed nami samoański buldożer Umaga, reprezentant Vince'a McMahona w walce Hair vs. Hair. Donald Trump kontra Vince McMahon. Warto wspomnieć, że reprezentantem Donalda Trumpa będzie obecny mistrz ECW Bobby Lashley. W tej chwili dojdzie do podpisania kontraktu pomiędzy McMahonem i Donaldem Trumpem. Dojdzie lub nie dojdzie. Wszystko możliwe. Jak widzimy, Umaga nie wygląda na zrównoważonego, ale ma tam swojego menadżera, który z szacunkiem uścisnął dłoń sponsora, dobroczyńcy. Ale prezentacja się odbyła godna. Gdzie jesteś, Donald? Nie byłbym zaskoczony, gdyby Donald Trump wsiadł do limuzyny i wrócił do Nowego Jorku. Jeśli jednak został, to zapewne cały się trzęsie i zadaje sobie pytanie,
He's back there. In fact, he's still back there. Co ja się wpakowałem? What have I got myself into? Because Vince McMahon will double cross Vince McMahon załatwi mnie bez żadnego problemu.